Kamraci to jest nasze serce. Kamraci to jest wielka idea narodowa, która się przekuła w realne postaci, którzy weszli do polityki. Jedni weszli jako zupełnie nowi, inni już działali w jakichś stowarzyszeniach, na przykład Pancerni Poznań. Inni się już zdążyli pokłócić i odwrócić od Wojciecha Olszańskiego, na przykład pani Jabłutka z Poznania. Prowadzę z nią trudny dialog. Ona niestety wpadła w szpony Wojciecha Normandii, który kłamie szczególnie jakoś na mój temat uparcie. Ja chciałem jej zawsze, jakby pani słuchała, pani Jagody, to bardzo proszę o kontakt. Chciałem pani powiedzieć wiele szczegółów ważnych, takich, które są istotne, że jeżeli pani chce coś robić bez Olszańskiego, no to jest pani problem polityczny. Mam nadzieję, że pani się nawróci i będzie razem z nami za rok w wyborach kandydować. Trzeba na tym popracować, żeby to było dobrze przygotowane i bez emocji. Natomiast no, każdy ma wolność działania, czy z Olszańskim, czy bez Olszańskiego. Natomiast mam prośbę, żeby pani tak nie pluła na nas, żeby pani pochwaliła nas chociażby za to dobro, które naprawdę jest realizowane przez różne struktury. Jagoda ma większe jaja od wszystkich kamratów. Nie sądzę. Tu wulgarnie jest napisane kumratów. Także tutaj, żebyście państwo wiedzieli, słowo kumrat to jest właśnie pokłosie, to jest Wojciech Normandia, to jest jego obelżywe określanie nas jako szczurów spermiarzy. Kumrat to jest kum, przez właśnie, to jest wulgarne słowo w języku angielskim. Także mamy nienawiść stymulowaną przez człowieka, który uchodzi za związanego z Sławomirem Zakrzewskim. Pan Wojciech Normandia to jest właśnie ten klimat, ten człowiek, który nadaje, jak mówi, z Francji, z Normandii. Ustaliliśmy, że jest prostetykiem dentystycznym i pan właśnie się skumał z panią z Jagodą. Jagoda, nie idź w tym kierunku. Możesz mieć różne pretensje do Olszańskiego i je wyrażaj. Bardzo dobrze, ale nie iść w kierunku Normandii, bo to jest po prostu hańba. To jest po prostu hańba. Zhańbisz się. Zhańbisz się współpracą z Normandią. Nie zhańbisz się atakami na Olszańskiego, bo jest wojna, maszerujemy, to jest człowiek, który udźwignął bardzo dużo. To, że masz do niego pretensje o to czy tamto, artykułuj to, tylko kulturalnie. Natomiast jeżeli pójdziesz w kierunku Normandii, który nas wyzywa od kumratów, Przegrasz, dziewczyno, przegrasz. Mówię ci to publicznie, ponieważ rozmawiałem z tobą kilka razy. Wydaje się, że jest problem, więc mówię o tym. No tu pan właściciel cyrku. To jest typowe, proszę. To jest tak wygląda poniżanie narodowców. Gieniu, czy możesz opowiedzieć o swojej pracy przy czyszczeniu gówna w angielskim WC? Jest bardziej śmierdzące niż polskie. Geniu, opowiedz o tym, to ważna część twojego żywota. Także obcy człowiek, wrogo nastawiony, taki specyficzny pseudonim, właściciel cyrku. No i spoufalanie się typu geniu, on nie jest ze mną na ty. No i czyszczenie gówna. To jest takie formatowanie. Genio, czyszczenie gówna, to jest miejsce polskiego lekarza w rzeczywistości. To proponuje anonimowa osoba, która się ukrywa pod pseudonimem właściciel cyrku. No, pan Hajli Hajlo, insygnia husarii, piaskowa bluza, klapki i stringi. No, no i po co te stringi? Możesz mieć pretensje do klapków, ale jeżeli mówisz, że ja noszę stringi, no to sam się poniżasz. Anonimowa osoba. Cedzak kolejny wyzywa nas od kumratów. Heidi Heilo, mundur piaskowy, pończochy i wibrator. Proszę zwrócić uwagę, że pierwszy pornograficzne treści zaczął wiązać z mundurami piaskowymi jako pewną formę wojny ideologicznej, obrzydzania nas, Jan Bodakowski, występujący na Frondzie, występujący w mediach Trzech Macew, Jan Bodakowski. Teraz proszę jego uczniowie, kto by pomyślał, że Wojciech Jankowski będzie kolegą, sojusznikiem może bardziej, sojusznikiem Jana Bodakowskiego przeciwko narodowcom, kamratom, kolegom, towarzyszom Olszańskiego. Także rozgrywają nas coraz bardziej prymitywnymi chwytami. No i wśród tych prymitywnych chwytów między Bodakowskim a mediami Trzech Macew Wojtek Normandia, który zassał Jagodę. Jagoda, ratuj się.